Dzień dobry. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak. Witam w dosyć poważnym vlogu. W poważnym, ponieważ chciałbym z wami poznawać o sprawie, o której jest w Polsce ostatnio bardzo głośno, czyli o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Moi drodzy, najpierw nie będę może do końca mówił, co się tam stało, bo jak się tak, jak mnie ostatnio nauczyło doświadczenia, nie wszyscy o tym wiedzą, co się tam stało w Gdańsku. Po prostu macie w opisie linkę do całej sytuacji, bo możecie dokładnie poczytać, bo tylko tyle, że podczas finału orkiestry na scenę wpadł nożownik i go po prostu zanożował i umarł w poniedziałek miniony 14 stycznia w szpitalu po operacji. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. I powiem wam, moi drodzy, że mnie to wstrząsnęło. Mnie to wstrząsnęło, a wczoraj, znaczy z mojej perspektywy wczoraj wieczorem płakałem. Nie mogę w to uwierzyć. Zresztą cała Polska, nie tylko w Gdańsku cierpią, ale też we Wrocławiu cierpią, czy w Gdyni, chociaż w Gdyni to podejrzewam, że to jest akurat uzasadnione, bo to Trójmiasto to właśnie takie jedno wielkie miasto jest, a te podziały są na Gdynię, Sopot i tak dalej, to są takie umowne. Ale tak to widzę. Tak to widzę tutaj swoimi oczami. Ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę w Szczecinie też jak się gdzieś tam jechało tramwajem, kompletna cisza, nikt ze sobą nie rozmawiał. Szedłem ulicą, to jakaś pani cała zapłakana, mnie mijała. No po prostu coś nie było niebywałego. Ale i powiem wam, moi drodzy, że zastanawia mnie jedna rzecz. Jak ten człowiek w ogóle mógł dostać się na scenę? Gdzie była ochrona? I wszyscy sobie zadają to pytanie, właśnie telewizja też, w telewizji mocno o tym trąbili, właśnie gdzie jest ochrona i co się tam wydarzyło, czemu tej ochrony nie było. Muszę powiedzieć, że faktycznie to jest zastanawiające. Chociaż powiem wam, moi drodzy, że z tą ochroną to naprawdę jest ostatnio cienko, bo chociażby ja chodząc na pogoń regularnie, to jak obserwuję tych ochroniarzy, to takie same dziadki w sumie, tylko ubrane w te kostiumy ochroniarskie, w sumie mundurnie kostiumy. I tak sobie myślę, no kurde, stadion, czyli takie miejsce, gdzie najłatwiej jakieś takie problemy tego typu związane z nienawiścią, a tym bardziej tutaj u nas w Polsce, gdzie ten kibolizm jest niestety bardzo dobrze rozwinięty, bardzo wysoko rozwinięty. Oni takich dziadków zatrudniają, znaczy jest oczywiście policja, ale ona nie jest jakby na samym stadionie, tylko tam za tymi bramkami, co się przykłada kartę i wchodzi, więc i tak zanim oni tam wkroczą, to na pewno nie będzie tak od razu, tylko tam kilka sekund, kilka minut to potrwa. Też jest otoczony cały stadion, ale na samym stadionie wśród kibiców są takie normalnie stare dziadki, które gdzieś tam tego pilnują. Czy gdzieś w supermarketach, jak się chodzi, też takie stare dziadki siwe są. Wtedy myślę, no jak taki dziadek może gonić przestępcę? No nagły przestępca to być może jest jakiś taki młody chłopak w kapturze, który naprawdę jest młody, to znaczy, że ma kondycję, czyli naprawdę może bardzo szybko biegać. I bardzo łatwo ucieknie takiemu dziadkowi, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tutaj widzimy, jak to wygląda, tak? Znaczy tam akurat nie był problem wieku tych ochroniarzy, tylko po prostu za późnego czasu reakcji, znaczy tak mi się wydaje, bo akurat jak oglądam telewizję, to nie mogłem za bardzo stwierdzić tego, w jakim wieku byli ci ochroniarze, ale nie wyglądali mi. Znaczy byli pokazani od tyłu tam na jednym ujęciu i na podstawie tego nie wydaje mi się, żeby oni byli jakoś tak bardzo starzy, ale tak chciałem ogólnie nawiązać, że to ogólnie z tą ochroną w Polsce to już nie bywa. Moi drodzy, mi to tak, słuchajcie, zabolało, tak jakby to był mój ktoś taki, no nie powiem, że bliski, bo jednak wiadomo, że to jest inny kaliber zupełnie, ale ja bym był jakiś taki znajomy, z którym ja miałem wielokrotną znajomość, którą którego ja szanowałem i tak dalej. Ja sobie myślę, kurde, podejrzewam, że to tak, mówię, co się dzieje, tak? Dlaczego tak jest? I sobie myślę, że to podejrzewam, że to dlatego tak wszyscy na tym cierpimy, tak to wszystko całą wstrząsnęło, że gdyby on umarł na jakiegoś raka, na jakąś chorobę, czy po prostu umarł naturalnie, to byłaby szkoda, oczywiście, że tak, ale to byłaby taka śmierć bardziej uzasadniona, nie? To był chory, także niestety, ale no skończył tak jak skończył i było to niemal pewne, tak? No umarł śmiercią naturalną, przykro, tak? No zrobił swoje, teraz może odpocząć, tak? A tutaj po prostu mamy do czynienia z jawnym zamachem,
z jawnym morderstwem takim, wiersz bym powiedział. Więc podejrzewam, że to dlatego jest też taki smutek, że to jest związane z takim bezpośrednim motywem tego, i może nie tyle motywem, co przyczyną śmierci pana prezydenta Adamowicza. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że to wszystko doprowadziło do tego, że ostatnio w Polsce strasznie jest propagowana taka, strasznie jest pełna takiej nienawiści. Strasznie takie kłótnie powstają. Wystarczy popatrzeć, jak się kłócą prawicowi z lewicowymi pisowcy, antypisowcy na tych wszystkich portalach społecznościowych, czy na YouTubach pod jakimiś takimi różnymi filmami. I to nie prowadzi do niczego dobrego. Tutaj widzimy, że powoli zaczyna zbierać to żniwa. Nie chcę się zagłębiać w politykę, bo nie chcę znowu tutaj wywoływać jakichś zbędnych kłótni, bo to nie jest też film na to, żeby tutaj kłócić się. Ale apeluję, uspokójmy się. Uspokójmy się, jeżeli chcemy żyć ze sobą w zgodzie, to naprawdę nie możemy pozwolić, żeby takie złe emocje nami rządziły, żeby takie złe emocje tutaj były obecne. Ja na pewno będę się modlił za pana Adamowicza, już to robiłem. I was, jeżeli jesteście też trochę wierzący, to nakłaniam do tego, bo to jest zawsze... Tylko w taki sposób możemy okazać mu wsparcie oraz też poniekąd pójść na te marsze. Być może uda mi się pójść na najbliższy. Chociaż co do tego nie jestem pewien, ale na pewno cały semestr jestem z nim. Jestem z Gdańskiem. Trzymajcie się, na pewno będzie dobrze. Chociaż podejrzewam, że ten Gdańsk już nie będzie takim Gdańskiem, bo ten człowiek naprawdę... Gdańsk i on to naprawdę była jedna wielka rodzina i naprawdę ciężko będzie to wszystko poukładać, ale trzeba być dobrej myśli. Trzeba być dobrej myśli, ale naprawdę to, co się stało w Polsce ostatnio, to jest naprawdę jakiś dramat, no. Cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze raz proszę o to. Zastanówmy się nad sobą. Czy naprawdę chcemy żyć w takiej nienawiści, w takiej atmosferze kłótni, wojny domowej, czy nie lepiej jednak jest skupić się na takich po prostu rzeczach takich bardziej, że o tym, że jesteśmy jednym krajem, że powinniśmy się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Cóż, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ze względu na powagę tego vloga dzisiaj takie troszeczkę inne pożegnanie zrobię, bo tamto tak mi się bardziej takie luzackie. Tak jak tutaj po prostu powiem, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zastanówmy się naprawdę nad sobą, co się tu dzieje. Świeci Panie nad duszą pana Pawła Adamowicza. Jestem całym sercem Gdańskiem, jak i myślę cała Polska. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę. Do następnego materiału. Cześć.